Rozmowa dnia. Włodzimierz Czarzasty, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Przysłuchiwał się pan uważnie konwencji Platformy Obywatelskiej w Łodzi? No, przysłuchiwałem się trochę. A czekał pan na zaproszenie do stworzenia jednolitego frontu opozycyjnego przeciwko PiS w zbliżających się wyborach? Jednych wyborach, później drugich wyborach, czyli samorządowych, parlamentarnych? Nie czekałem na to zaproszenie, natomiast to nie jest jakby temat nowy. Temat pojawia się w związku ze współpracą sił opozycyjnych różnych przy kombinowaniu potencjalnym przez PiS przy ordynacji wyborczej. I jeżeli takie miejsce będzie to miało i faktycznie na przykład zostaną, nie wiem, wprowadzone tylko 3 mandatowe okręgi wyborcze i zostaną zwiększone na poziomie sejmików ich liczba. Jeżeli zostaną progi wyborcze podwyższone na przykład na 8-10%, bo to też się przecież zdarza. Jeżeli będzie jedna tura wyborów na wójtów, prezydentów, burmistrzów, to należy się spodziewać, że PiS w ten sposób zjednoczy opozycję. Dobrze, ja jeszcze w związku z tym tak na to patrzę. O zmiany w ordynacji i konkretne propozycje Prawa i Sprawiedliwości, bo one w jakimś tam formie już padają. Za chwilę będę pana pytać. Natomiast jeszcze chwila, może garść cytatów z dzisiejszego wywiadu Grzegorza Schetyny dla Dziennika Rzeczpospolita, no bo tam w końcu trochę też i o SLD jest. Jest Grzegorz Schetyna pytane o możliwe wspólne listy z Lewicą i odpowiada tak. Lewica nie chce współpracować nawet sama ze sobą. Jakby nie do końca wierzy, że można z Lewicą w Polsce współpracować. Przynajmniej, że Platforma może współpracować. Ja bym radził panu Schetynie zostawić Lewicę w spokoju, bo Prawica też ze sobą nie chce współpracować. Na przykład pan Schetyna nie chce współpracować z panem Kaczyńskim. W związku z tym, jak tu zacznie się współpraca, to niech się spodziewa, że Lewica się wcześniej czy później dogada. Natomiast... No tak, no ale to jak to się ma do tych planów stworzenia wspólnego frontu opozycyjnego? Proszę pani, ale nie ma żadnych planów stworzenia wspólnego frontu opozycyjnego. Jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, my wystawiamy w wyborach najbliższych do samorządów 16 tysięcy ludzi. W 320 powiatach wystawiamy listy i to już wiemy, bo jesteśmy po objeździe całego kraju. W 87 sejmikach, w okręgach sejmikowych do sejmików wystawiamy pełne listy. Idziemy pod szyldem SLD Lewica Razem, czyli tym samym szyldem, którym żeśmy szli 3 lata temu do wyborów samorządowych. Wszystkie ogólnopolskie postaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli począwszy od pana Iwińskiego poprzez Wendelicha, Cezarego Olejniczaka, Włodzimierza Czarzastego, Gawkowskiego, Senyszynową. Wszyscy startujemy w wyborach do sejmiku, bo uważamy, że tak powinniśmy po prostu zrobić. Taka jest decyzja Rady Krajowej. Więc ja mam partię przygotowaną do tego, żeby ze swoim programem startować. Ja mam partię przygotowaną do tego, żeby naszych prezydentów, myślę o naszych prezydentach, to znaczy o panu Matyjaszczyku, prezydent Częstochowy, członek SLD, panu Ferencu, prezydent Rzeszowa, członek SLD, panu Majchrowskim, popieranym zawsze przez Lewicę i tak będzie, prezydentki Hełm, ma prezydentki Świdnicy. No będziemy po prostu w Krakowie popierali. Jakaś współpraca z Platformą najprawdopodobniej będzie, bo no tutaj też Grzegorz Schetyna deklaruje, że jeżeli pani, Majchrowski ale będzie to startował, na poziomie, proszę pani, samorządów ta współpraca jest różna. Ta współpraca jest między Platformą i PiS-em, między SLD i PiS-em, bo naprawdę, jeżeli chodzi o samorządy, jeżeli chodzi o gminy i o powiaty, to generalnie różnie się to zdarza i w sumie chodzi o to, żeby wydawać rozsądnie pieniądze na poziomie samorządu i obywatele tutaj są naprawdę mądrzejsi od wszystkich zakłamanych polityków i wiedzą po prostu, kogo wybierać w tej sprawie. W związku z tym, my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej idziemy pod szyldem SLD Lewica Razem. Jeżeli się zmieni ordynacja wyborcza, to bierzemy pod uwagę również możliwość współpracy w tej sprawie. Dam pani przykład. Jeżeli będzie jedna tura wyborów w Warszawie, jeżeli chodzi o prezydenta miasta, wydaje mi się, że rozsądnie by było, gdybyśmy się dogadali w tej sprawie z innymi siłami opozycyjnymi i wystawili jednego kandydata. To samo i w innych miastach. Rafał Trzaskowski to byłby dobry kandydat dla państwa? Będziemy rozmawiali. Myślę, że tutaj jest dosyć prosty mechanizm. Trzeba porobić badania i rozsądnie
rozsądnie się do tego przygotować. No jeżeli rozsądnym kandydatem dla Platformy i dla na przykład Nowoczesnej, dla PSL-u będzie Tadeusz Ferenc w Rzeszowie, a Krzysztof Materiaszczyk w Częstochowie, to my jesteśmy w stanie podjąć rozmowę na temat kandydata nie z naszego obozu, chociaż żeby była jasność, dysponujemy badaniami, z których mamy kandydatów na poziomie, na prezydenta Warszawy, którzy uzyskują 14% w wyborach i jest ich kilku. W związku z tym też mamy swoich kandydatów. Kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawi kandydatów do tych głównych, najważniejszych, największych miast Polski? Niektóre kandydatury są oczywiste, no, te, tak, o których mówiłem. Tutaj, gdzie będzie reelekcja. Natomiast przedstawimy wtedy, kiedy będziemy mieli jasność w sprawie ordynacji wyborczej. Dlatego, że jeżeli ta ordynacja się zmieni, to mówię po raz trzeci, ale to jest jakby podstawowy element myślenia o samorządach w tej chwili. Zobaczymy, jak ona będzie się wygląda, jak będzie ostatecznie wyglądała, to wtedy usiądziemy i to zrobimy. Ja jestem ze swoją partią gotowy do tego, żeby usiąść do każdych rozmów. Tak nawiasem, poza Sojuszem Lewicy Demokratycznej oceniam, że gotowy jest PiS, że gotowa jest Platforma Obywatelska i PSL. To znaczy, to są partie, które są w stanie po 16 tysięcy ludzi wystawić w skali kraju. Inne partie o to w Polsce nie podejrzewam, dlatego, że wie pani, to jest łatwo stroszyć piórka w telewizji i używać pięknych słów w radiu. To, ale jak się nie ma zaplecza armii trzeba ludzi, jechać. To jest pod górkę. Pani, to trzeba jechać. Ja w przeciągu ostatniego roku byłem w 126 powiatach. Tak? Przejechałem 130 tysięcy kilometrów. Trzeba się spotykać z ludźmi, rozmawiać, słuchać. Trzeba się pytać, czy są ludzie. W każdym powiecie musi pani wystawić przynajmniej 40 osób. 40 osób razy 300 w uproszczeniu, chociaż powiatów jest 360, to jest 12 tysięcy ludzi. W związku z tym, jak się pani pyta na przykład o współpracę na lewicy, no to z wielką sympatią do innych partii lewicowych pytam się. Ja się pytam, cytując Grzegorza Schetynę. Ale ja pani nie atakuję. No, pan Grzegorz Schetyna, myślę, że po prostu powinien się głównie zająć porządkami swojej partii i problemami, które są, a lewicy powinien dać ze sobą również potencjalnie mile współpracować i jej nie dobrze, atakować. To teraz tak? Może o tych zmianach w ordynacji, co prawda już dużo pan o tym mówił. Są zapowiadane zmiany techniczne, chociażby ten monitoring taki kamerowy, można było przez internet śledzić, co się dzieje. Państwo macie do tego zastrzeżenia, czy nie, do tych zmian technicznych? Nie, no. Do zmian technicznych typu monitoring nie mamy. Natomiast do zmian technicznych pod tytułem inna komisja przyjmuje głosy, inna komisja za drzwiami metalowymi jedli, czy mamy. I no mamy, ale zdaje się, że właśnie nie za żadnymi drzwiami, tylko w świetle kamer, przynajmniej tych internetowych. Czy pani zna jakiś kraj w Europie, gdzie jedna komisja przyjmuje głosy, a druga liczy? No, przyznam szczerze, że nie badałam tego. No, ja aż badałem. Tak dokładnie. Nie pan ma, badał. Tak, nie ma, tak? Tak, nie ma. Natomiast w związku z tym tak to jest. Znaczy, jeżeli chodzi o transparentność, proszę bardzo, urny przezroczyste, które zresztą są już w tej dobrze, chwili. A jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze w małych miejscowościach, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości no, mówił, że bardzo często tam dochodzi do wypaczeń demokracji i że te jednomandatowe okręgi wyborcze właśnie w tych najmniejszych miejscowościach to nie jest dobry proszę pomysł. Proszę pani, jednomandatowe okręgi wyborcze w małych miejscowościach, to znaczy na poziomie gminy tak naprawdę, są wprowadzane po to, że łatwiej będzie PiS-owi zgłosić listę pisowską, na którą ludzie będą głosowali, nie patrząc na nazwiska. I to jest jakby taki system. I po to jest to robione. Rusza pani tematy, które generalnie są niejednoznaczne. Jednoznacznymi tematami jest na przykład pomysł zmniejszenia obwodów wyborczych do 3 mandatów. Bo jeżeli będą 3 mandaty, to wtedy PiS przy swoich notowaniach będzie brał tam po 2 mandaty. Wie pan, ja poruszam te tematy, które już zostały, znaczy te rozwiązania, jakby, które to zostały w jakiś sposób bardzo precyzyjnie wypowiedziane, przynajmniej dość precyzyjnie. Ale te, tak? o których ja mówię, a pani ich nie chce ruszyć, również zostały precyzyjnie wypowiedziane. W związku z tym dla transparentności tak, dla manipulacji nie. Tak jak Carpentier napisał dobrze, taką książkę Szaleństwo i metodę, na te szaleństwo i metoda musi się znaleźć. W tych małych okręgach, małych miejscowościach to pana zdaniem co? Manipulacja, pani, czy dobrze? Ale po co zmieniać rzeczy, które dobrze funkcjonują? A dobrze funkcjonują? A źle?
No, pojawiają się takie informacje, że trudno czasami, że kontrkandydaci się nie zgłaszają, ponieważ no już tak jest ustawiony, nazwijmy to, polityczny. Niech pani da przykład, jeżeli rynek. Chodzi o miejscowość. Przykład konkretny o miejscowość? No wie pan, no to w tej chwili wiadomo, że panu tego przykładu nie podam. No, natomiast nie ma takich przykładów. A dlaczego nie ma? No, myślę, że gdybyśmy myślę, że gdybyśmy zrobili research z czasów wyborów samorządowych, gazet, to myślę, że takich sytuacji byłoby bardzo dużo. Dzisiaj nikt tego nie pamięta, jasne. Pan mnie pyta, czy nie wiem, czy w Nowej Wsi gdzieś tam był taki problem. No, ja panu powiem, że w tym momencie nie wiem, no ale przecież wiadomo, że to nie o to chodzi. Ja pani nie atakuję, tylko zmieniane są rzeczy, które generalnie się sprawdzają. W związku z tym, po co je zmieniać? Ja jestem w partii socjaldemokratycznej, która chciałaby zmian na dobre, ale czy zmienianie tego na poziomie gmin jest dobre? Wątpię. No, co zna pani przepraszam, nie atakując pani, ani pani nie zna, ani ja nie znam żadnego takiego przykładu, który byśmy w tej chwili powiedzieli, panie Włodzimierzu, no ale niech pani zobaczy, co się w tej Nowej Soli stało, tak? No, ale nic pan, się nie stało, bo nie ma po prostu przykładu. To, że w tym tak? momencie nie potrafimy ich podać, to nie znaczy, że one nie istnieją. No to też jakby to znaczy, że nie wzbudziły emocji żadnych tak naprawdę. Myślę, że to znaczy, problemy że nie był to problem, że nie był z liczeniem to problem głosów w ostatnich wyborach samorządowych przykryły wszystkie te problemy związane chociażby z tą sprawą, o której rozmawiamy, bo jak pan pamięta, trwały chyba długie tygodnie wyliczanie, I żeby miała pani jasność. I tu się zgodzimy, tak? I tu się zgodzimy, że to było po prostu nieporozumienie totalne, tylko chciałem pani powiedzieć, że niestety idziemy w tym samym kierunku, bo mamy złe doświadczenia w tej sprawie. Sojusz Lewicy Demokratycznej zresztą cały problem Książeczki poruszał i uważamy, że to jest zły problem. No jeszcze system, który liczy głosy, to też przypominam, tak, nawiasem, że to nie tylko kolik Książeczka. Również PiS w tej sprawie, mówił. Ja zresztą uważam, że wyniki wyborów samorządowych niespecjalnie zostały po prostu zafałszowane poprzez istnienie Książeczki, ale proszę pani, trzeba sobie zadać takie pytanie. Co PiS zrobił, żeby ten system zmienić? Państwa Komisja Wyborcza znowu proponuje Książeczkę. W związku z tym ta partia, która będzie pierwsza w tej Książeczce, znowu uzyska 7-8% do przodu. Zdaje się, że zapowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości są takie, że tej Książeczki ma nie być, ale to zobaczymy. Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej sprzed dokładnie 26 dni, bo pamiętam, się przygotowywałem do programu w tej sprawie, są takie, że będzie Książeczka. W związku z tym tutaj niech PiS po prostu zrobi płachty, tak żeby ludzie wiedzieli, żeby po prostu przez przypadek te wybory nie były zmanipulowane. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Czarzasty, Sojusz Lewicy Demokratycznej, przewodniczący, był państwa i moim gościem. Dziękuję pani, dziękuję państwu serdecznie. Była to rozmowa dnia.